W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który jesteś płonącą miłością Ojca i Syna, który przychodzisz od Boga Ojca właśnie, przez Jezusa, przez Dzieciątko Jezus, przez także wstawiennictwo Maryi, niewiasty Adwentu, pięknej, umiłowanej Matki naszych serc. Proszę, abyś wstąpił na wszystkich, którzy słuchają tej modlitwy i będą ją odsłuchiwać. Aby doświadczyli wielu uzdrowień, nawróceń, uwolnień, rozpalenia, napełnienia Twoim ogniem, Twoimi darami, charyzmatami. No to nieustannie prosimy, modlimy się, ale dzisiaj, teraz, w czasie tej niedzieli Gaudete, niedzieli radości, też w wyjątkowy sposób o to prosimy. I o radość głęboką, piękną, która będzie zawsze nas przenikać. Radość związaną z Twoją obecnością, z Twoim działaniem w nas. Niech ta radość zawsze w nas będzie, radość pełna, radość w obfitości. Radość, którą nie pokona żadne zło tego świata. Daj nam radość, Duchu Święty, płynącą z tego, że żyjemy i pragniemy żyć w łasce Bożej, łasce uświęcającej. Duchu Święty, szczególnie Cię proszę, abyś uzdrawiał wszystkich ciężko chorych, nieuleczalnie, przewlekle, bo dla Ciebie wszystko jest możliwe. Nadchodzą do nas informacje o różnych świadectwach osób, które w tym czasie doświadczyły ostatnim uzdrowień i nawrócenia. I wielka radość nas z tego powodu ogarnia w sercu. Dlatego prosimy o kolejne cuda Twojej miłosiernej miłości, które Ty jako Bóg możesz uczynić w nas i wielu tych, którzy są jeszcze daleko od Ciebie, ale już chcą się włączyć w tę modlitwę, którzy też mieszkają daleko, w sensie odległości, też są poza ojczyzną, w innych krajach, często nawet za oceanem. Przyjdź do nich, Duchu Święty, w tej modlitwie, aby doświadczyli też łaski przebaczenia innym, żeby innym, którzy ich skrzywdzili, zranili, wszystko przebaczyli. Przyjdź, Duchu Święty, daj łaskę pojednania się z Tobą, tym, którzy jeszcze mają takie obawy przed spowiedzią, trwają w różnych grzechach, ale mają dosyć tego zła, grzechu swojego życia, ale jeszcze się boją, jeszcze nie są gotowi na spowiedź, jeszcze może zło im przeszkadza, albo lęki, urazy, jakieś uprzedzenia. Przyjdź, Duchu Święty, aby mogli w tym czasie łaski wyspowiadać się i przyjąć Ciebie, Jezu Chryste, Twoje ciało, Twoją krew, Jezu Chryste, Zbawicielu. Eucharystię jako dar miłości Ojca do nas, czyli Ciebie, Panie Jezu. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Jezu Chryste. Jezu Chryste, przyjdź, czekamy na Ciebie. Uzdrawiaj tych, Jezu Chryste, którzy chorują na choroby serca, choroby płuc, choroby nerek, układu nerwowego, wątrobę, mają właśnie problemy z wątrobą. Przyjdź, Duchu Święty, do tych, którzy mają różne zwyrodnienia, torbiele na w różnych częściach ciała, którzy mają zwyrodnienia kręgosłupa, kręgów, także szyjnych. Uzdrawiaj wszystkie rany serca, duszy, umysłu, pamięci. Przyjdź do tych, którzy są w silnych lękach i beznadziei. Przyjdź, Duchu Święty, do tych też, którzy proszą o wiele, aby otrzymali jeszcze więcej niż to, co proszą. I przyjdź do tych, za których się wstawiamy, którzy są w śmierci duchowej. Przyjdź, Duchu Święty, do naszych rodzin, do naszych bliskich, do naszych domów, do miejsc, gdzie żyjemy, pracujemy, gdzie wielu się uczy. Przyjdź, Duchu Święty, w tym trudnym, wręcz nawet chorym czasie, gdzie tyle jest zakłamania, manipulacji, gdzie ludzie są wierni, w lęku. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy byli wolni, abyśmy nie dali się zniewolić nowemu systemowi zła.
bardziej perfidnemu i ukrytemu, który niby chce naszego dobra, ale tak naprawdę chce nas zastraszyć i oddalić od Ciebie. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy płonęli wiarą i miłością. Przyjdź do nowych pokoleń, do dzieci tu obecnych, do także tych, którzy będą słuchali, do ich wnuków, którzy często już są apostatami, są daleko, są poza Kościołem często. Przyjdź, Duchu Święty, do nich. Przyjdź do małżonków, aby się pojednali. Przyjdź do tych, którzy żyją już w samotności po rozwodach i nie ma możliwości pojednania. Przyjdź do tych, którzy żyją w powtórnych różnych związkach, ale chcą to naprawić, uporządkować. Chcą żyć w sakramencie, chcą żyć w czystości. Panie, przyjdź do nich, Duchu Święty, z łaską czystości. Przyjdź do tych, którzy są zniewoleni przez demony, którzy są w różnych nałogach, alkoholizmu szczególnie, narkomanii, różne dopalacze używają, czy w hazardzie, czy są uwikłani w różne jakieś chore układy, zniewoleni przez okultyzm, magię, sekty, czy masonerię, satanizm, przez też różne czary. Przyjdź, Duchu Święty, do nich, aby stali się wolnymi przez tę modlitwę. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy prorokowali o miłości Ojca, o przyjściu Chrystusa. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy byli jak Jan Chrzciciel, prorokami ognistymi, abyśmy byli głosem wojącego na pustyni tego świata. Panie, Ty powołujesz nowych proroków, Ty powołujesz nowych ludzi spośród świeckich i duchownych. Rozpalaj ich i umacniaj i chroń od zła, od demonów, ale także od złych ludzi. Przyjdź, Duchu Święty, do nas. Stąp na nasze parafie, na nasze diecezje, na to miejsce. Chroń nas. Duch Święty, widzisz, jak zło atakuje to miejsce i naszą wspólnotę. Także przez różnych ludzi. Chroń nas. Chroń nas, Duchu Święty. Mario, okryj nas swoim płaszczem. Przyjdź, Duchu Światłości. Teraz będę dalej się modlił modlitwą w językach. Także wsłuchujcie się w tę modlitwę, drodzy. W tej modlitwie wiele osób otrzyma dar radości, dar łez, spoczynku, takiego drżenia serca. Takiego, niektórzy nawet będą mieli takie piękne obrazy związane właśnie z Panem Jezusem, z Maryją, ze świętymi. Szala Maria Verioso, Malach Adole, Malach Fecha Dolchanon, Amal Halai Beria Solei, Szala Lel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 
Adonai, Meria Solemenoi, Shalamehet Olai. Adonai, 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 Aria Selon, Adonai Melah Shalai, Iduna Veri Ari, 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 Isalai Merio, Deria Sonteria Dol, E Santa Maria veriosei, Adonai Maria vero velo veriosei, Adonai, 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 la 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 Ari, 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 ari. Pan przychodzi do Mirosława. Pan Jezus przychodzi do Krysi. Pan Jezus przychodzi do Tomasza. Pan Jezus też dotyka Adama. Pan Jezus też uzdrawia Justynę. Pan Jezus też napełnia Ewę swoją miłością. Pan Jezus też przychodzi do Oli, przyjdź Duchu Święty, kalma hatajesz. Pan Jezus napełnia też Anetę swoim ogniem. Pan Jezus powołuje Ciebie na proroka Dawidzie, Shachamai, Hamachashal. Pan Jezus też przychodzi do Madzi, Kashtachatala Hadija, Adonabala Hashal Hadija. Pan Jezus też dotyka Mateusza. Kelchamala. Esilifitu lachatia. Pan Jezus przychodzi też do Piotra i do Pawła. I do Jana. Szelebetele. Pan Jezus uzdrawia też Jolę. I też Agnieszkę.
Shikharhateala. Palhadia. Pan Jezus też przychodzi do Genowefy. Pan Jezus też przychodzi do Stanisławy. Shalambehatialhamala. Adonai Balhatia. Pan Jezus uzdrawia też Natalię teraz. Shalpahatiali. Alhama. Elwirę Pan Jezus uzdrawia również. Balhatule. I Martę. Misika Hamala. Ashaya. I Telefela Kalahame. I również Zygmunta Pan uzdrawia. Kielhamala Hashal. Pan Jezus uzdrawia też Łucję. Będą słuchały też kobiety właśnie o tym imieniu. I jedna z tych kobiet szczególnie będzie teraz uzdrawiana, która ma właśnie imię Łucja. Kishtakala Hamechite. Z nowotworu piersi, klatki piersiowej. Układu właśnie tutaj też węzłów chłonnych. Pan uzdrawia ciebie. Nie bój się, Łucjo. Tak, płacz z radości, z miłości do Jezusa, z wdzięczności. Kalamehata. Pan uzdrawia też osoby, które mają częste problemy z szyją, z gardłem, bóle właśnie gardła, z strun głosowych, tutaj też właśnie mięśni. Przyjdź, Duchu Święty. Kalamehata kala. Pan uzdrawia Renię teraz. Shalabete kalahatia. Yeselabete kalabete. Abala Hashala, Abala Hashala. Przepraszam. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. I też takie słowo mi przychodzi do serca, do niektórych osób, chociaż to będzie w pierwszej osobie skierowane, ale do niektórych osób to słowo nie tylko do jednej, ale do wielu jest, może tak. Ostatecznie skierowane. Pan mówi do tych osób, do tej osoby, do tych osób, posyłam cię, idź w moje imię. Moja matka cię wspiera. Posyłam cię, idź w moje imię. Moja matka cię wspiera. Przyjdź, Duchu Święty, również jeszcze przez to tchnienie. Przyjdź. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, przez to tchnienie. Bądź uwielbiony, Duchu Święty. I jeszcze jest takie poznanie, że Pan Jezus uzdrawia osoby, które mają często takie problemy, bóle, zwyrodnienia tutaj związanego z stawem biodrowym, miednicą, lędźwie. Keria Shalamech. I są osoby, które mają też takie cierpienia w postaci różnych krwotoków i Pan też leczy właśnie z tego również. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Nie bójcie się, trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.